Siemaneczko, z tej strony Tuba, tym razem Sele Italia Team Edition Flight. Flight Team Edition, o tak widzicie. Extra Pounding, 30% carbon, tytanowe szyny 316, 215 gram. Tu jest jakiś kod kreskowy, możecie sobie zeskanować. Trzeba spauzować wideo, żeby zeskanować, może tam go bliżej, bliżej już się nie da. Tak wygląda pudełeczko. Zobacz pudełeczko z drugiej strony. Piękna prezentacja. Otwieramy zawsze w lewą stronę. Tu był zip, ale już go przeciąłem, bo to wideo jest, drugie wideo mam. Jeszcze angielski kanał. Także wyjmujemy bez zipa. Zip, czyli o, taki ten trytytkaczek tam, wiecie o co chodzi. No i Team Edition Flight. Zacznijmy może od dołu. Zobaczmy, co tu jest. Sera Italia. Still made in Italy, czyli dalej robiona w Italii. Reinforced Materials, czyli wzmocnione materiały, no, ładnie wykonane. Dwie naklejki kontrolne ST i BZ. Tak. No i tu już chyba tyle. Tu mamy Made in Italy. Nie, to chyba nie będzie tego widać, bo się odbija. Tytanowe 15C 147. Tytanowe szyny. To jest karta gwarancyjna, której niestety nie mogę zdjąć, bo siodło nie moje. Siodło muszę oddać, więc tego nie mogę zdjąć. W tym miejscu mamy 14, 14,5. To jest standardowy rozmiar flighta. Tutaj mamy 27 i 27,5 w tym szerszym. W dalszym miejscu, o, tutaj w tych rogach. Główka, czyli tutaj, znaczy nie główka, tylko czubek 5 cm. Co jeszcze? Odległość od stopu do końca 18,5, prawie 19. O, sorry, nie widzieliście tego. Jakoś tak. Od stopu. To jest stop. No. Także tak to wygląda. Zważmy. Najpierw ważymy instrukcję obsługi, która waży 8 gram. Kasujemy ją. Dobra. Teraz samo siodło. 220. Sorry, nie widzieliście. 228 gram. A na pudełku pisze, ile pisało? 215, czyli znowu 10 gram do przodu. No ale to zawsze tak jest. Nie wiem, po co tak piszą. Nie, może każde siodło jest pewnie robione ręcznie, więc waga może być różna. Tam 10 gram w to czy we w te. Chyba nie ma zbytnio znaczenia. Wypełnienie. To jest chyba twardsze niż SLR. No, kurde, strasznie twarde. Wylajtowane siodło. Nie, bo tyle, bardzo fajne flighty zawsze były. Wygodne, mega. A są tańsze niż SLR-y. O tak. Chociaż. No. Za dostarczenie siodeł dziękujemy. Komu dziękujemy? Gdzie to było? Biker Shop Kraków. O. Dzięki za oglądanie. Na razie.